Tak. Ktoś popularek zajechał. Z Agustynią. Do walki na macie, a przygotowuje się Adrian Nawrot, MMA Magazine Poznań oraz widzę, że jest koleś, jest ogarnięty. Citizen Poznań. No już ogarnia stójkę. Dobrze. Na matę B zapraszam Michał Malcher, Forza Brava, Goldy Polska oraz... Słupa dostał od nas? Czy obalił? Czy zrobił? Przygotowują się... Obalił? No. Kurde, akurat przechodzimy. Krzysztof Dobrzyński, Mikke Goldy oraz Karol Belder, Rio Grande i Klub Legnica. Arnes wygrywa 2-0. Dobrze. Musi oceniać, ale nie jest tak wyraźnie. Tak jeszcze jakby dwa punkty zrobił, to jest już dobrze. No już się spinałam presję czasu tamtą. Dobrze, dobrze, ładnie go położył, dobrze. Pięknie go położył. I tutaj Ernest już wie, co robi. Ładnie go zmiażdżył. Przewaga jest. Jego przewaga jest, ale nie jest taka wyraźna jak w poprzedniej walce. Co nawet dwie walki temu. Nie może popełnić błędu, bo koleś jest ogarnięty. Nie pozwoli mu odrobić. Na matę B zapraszam Krzysztof Dobrzyński, Mikke Goldy oraz Karol Belder, Rio Grande Klub Legnica, a przygotowują się juniorzy poniżej 3,5 kg, Patryk Winera, Brodczyk oraz Kevin Zajączkowski, Szkoła Sztuk Walki, Kazuro Chodzież. Minuta. Koleś jak zrobi... Znaczy NS ma jeszcze te dwa adwantyże jeszcze ma, ale nie może popełnić błędu mimo wszystko. Ale może sobie pozwolić na obalenie. O, teraz dobrze, dobrze. Niech siedzi, cholera. Oj, może na to koleś mógłby stracić za to. Wydaje mi się, że NS powinien za to stracić punkt jeszcze. Tak, powinien jeden punkt za to. Ale to jest. Jeszcze 10 sekund, nie więcej. Opala!
co się dzieje, po co się dzieje. Kurde, u mnie już jest ponad 5 minut, a koleś zdobył przewagę. 20 sekund. Dobrze, teraz mu nie pod... Nie pozwól mu, Ernest!